Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 185. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 118, wersety od 10 do 20. Wszystkie narody mnie otoczyły, lecz starłem je na proch w imię Pańskie. Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, lecz starłem je na proch w imię Pańskie. Otoczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie, lecz starłem je na proch w imię Pańskie. Popchnięto mnie, popchnięto bym upadł, lecz Pan mi dopomógł. Pan, moja moc i pieśń stał się moim zbawieniem. Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych. Prawica pańska moc okazuje, prawica pańska wysoko wzniesiona, prawica pańska moc okazuje. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła pańskie. Ciężko mnie pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Chcę wejść i złożyć dzięki panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. W Księdze Judyty w rozdziałach od 11 do 13 Judyta w rozmowie z Holofernesem przekonuje go o swojej lojalności i oferuje pomoc w zdobyciu Betuli, zyskując jego pełne zaufanie. Gdy Holofernes urządza ucztę i upija się do nieprzytomności, Judyta wykorzystuje okazję, wkracza do jego namiotu i ścina mu głowę, a następnie triumfalnie powraca do Betuli z dowodem swojego zwycięstwa. A Holofernes rzekł do niej: Odwagi, niewiasto, niech się nie lęka twoje serce. Ja nigdy nie uczyniłem nic złego człowiekowi, który postanowił służyć Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi. A gdyby twój lud zamieszkujący górską krainę nie wzgardził mną, nie podniósłbym włóczni przeciw niemu. Lecz oni sami to na siebie sprowadzili. A teraz powiedz mi, dlaczego zbiegłaś od nich i przyszłaś do nas. Przybyłaś istotnie dla ocalenia swego. Ufaj, zachowasz swe życie tej nocy i na przyszłość. Nie ma bowiem nikogo, kto by cię skrzywdził, lecz wszyscy będą ci życzliwi, jak to się dzieje sługą Pana Mego, króla nabuchodonozora. A Judyta mu odpowiedziała: Przyjmij słowa swojej niewolnicy i pozwól swojej służebnicy mówić do siebie, a ja tej nocy nie będę okłamywać Pana Mego. Jeśli posłuchasz słów Twej służebnicy, to Bóg szczęśliwie doprowadzi z Tobą dzieło do końca, a Pan mój nie zawiedzie się w swoich zamysłach. Na życie nabuchodonozora, króla całej ziemi i na trwanie Jego potęgi, Tego, który Cię posłał, abyś sprowadził na prawe drogi wszelką istotę żyjącą. Dzięki Tobie bowiem służą mu nie tylko ludzie, ale także dzikie zwierzęta w polu, bydło i ptaki podniebne. Dzięki twej mocy żyć będą dla Nabuchodonozora i całego Jego domu. Słyszeliśmy bowiem o Twej mądrości i przemyślności Twego ducha. Rozgłoszono zaś po całej ziemi, że w całym królestwie tylko Ty jeden jesteś dobry, bogaty w doświadczenie i godny podziwu w prowadzeniu wojny. A co się tyczy mowy, którą miał Achior na naradzie u Ciebie, to znamy jego słowa, ponieważ ludzie z Betuli zachowali go przy życiu. On zaś opowiedział im wszystko, co mówił u Ciebie. Dlatego, władco i panie, nie lekceważ jego mowy, lecz zachowaj ją w swoim sercu, ponieważ jest prawdziwa. Naród nasz bowiem nie otrzyma kary, ani miecz ich nie zwycięży, jeśli nie zgrzeszą przeciw swemu Bogu. A teraz, aby pan mój nie został odrzucony, nie dokonawszy niczego, śmierć spadnie na ich głowy, ponieważ opanował ich już grzech, przez który rozgniewają swego Boga, ilekroć popełnią wykroczenie. Skoro wyczerpały się ich zapasy żywności i zabrakło w ogóle wody, postanowili rzucić się na swoje bydło, i uradzili spożywać to wszystko, co Bóg swoimi prawami zakazał im spożywać. Nawet uchwalili, że będą spożywać w całości pierwociny zbóż i dziesięciny z wina i oliwy, które poświęcone przechowywali dla kapłanów pełniących służbę przed obliczem Boga naszego w Jeruzalem. A tych rzeczy nikomu z ludu nie wolno było nawet dotykać rękami. Potem wysłali posłów do Jeruzalem, ponieważ i tam mieszkający czynili to samo. Aby im przyniesiono zwolnienie od Rady Starszych. I stanie się jak tylko im o tym doniosą, a oni nadal to czynić będą, że zostaną tego dnia wydani tobie na zagładę. Dlatego ja, twoja niewolnica, gdy poznałam dokładnie to wszystko, uciekłam od nich. Bóg mnie posłał, abym razem z Tobą dokonała czynów, które wprawią w zdumienie całą Ziemię, każdego, ktokolwiek o nich usłyszy. Ponieważ Twoja niewolnica jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu nieba, dlatego teraz pozostanę przy Tobie, Panie mój, a nocą niewolnica Twoja wychodzić będzie do wąwozu. I modlić się będę do Boga, a On mi powie, kiedy oni popełnią swoje grzechy. Wtedy wrócę i oznajmię ci, a Ty wyruszysz ze wszystkimi Twoimi siłami zbrojnymi i nie będzie nikogo wśród nich, kto by się Tobie przeciwstawił. Ja zaś poprowadzę cię przez środek Judei, aż dojdziemy do Jeruzalem. Tam umieszczę twój tron w środku miasta. Ty zaś poprowadzisz ich jak owce, które nie mają pasterza, i nawet pies nie zawarczy na ciebie. To zostało mi powiedziane zgodnie z moim przewidywaniem i oznajmione mi, ja zaś zostałam posłana, aby ci donieść. Spodobały się jej słowa Holofernesowi i wszystkim jego sługom. Zdumieni jej mądrością powiedzieli, nie ma podobnej do niej kobiety od krańca do krańca ziemi, o tak pięknym obliczu i tak rozumnej mowie. A Holofernes powiedział do niej: Dobrze uczynił Bóg, wysyłając cię przed Twoim ludem, aby rękom naszym dostało się zwycięstwo, a tym, którzy wzgardzili moim panem, klęska. Naprawdę piękna jest Twoja postać i dobre Twoje słowa. Jeśli uczynisz tak, jak mówiłaś, to Twój Bóg stanie się moim Bogiem. A ty zamieszkasz w domu króla Nabuchodonozora i będziesz sławna na całej ziemi. Potem polecił wprowadzić ją tam, gdzie rozstawiono jego srebrne naczynia i rozkazał, aby podano jej do jedzenia jego wspaniałe potrawy, a do picia jego wino. Ale Judyta powiedziała: Nie będę jadła tego, aby to się nie stało sposobnością do złego. Lecz niech podadzą mi to, co sobie przyniosłam. I odpowiedział jej Holofernes: jeśli się wyczerpią Twoje zapasy, to skąd weźmiemy, aby ci dać podobne do nich? Nie ma bowiem między nami nikogo z twego narodu. Na to Judyta mu odpowiedziała: Na życie Twojej duszy, Panie mój, Twoja niewolnica nie spożyje tego, co z sobą wzięła, aż Pan nie spełni ręką moją tego, co postanowił. Potem odprowadzili ją słudzy Holofernesa do namiotu, a ona spała aż do północy, a wstała około straży porannej. I przesłała do Holofernesa prośbę, niech Pan mój rozkaże, aby pozwolono Twojej niewolnicy wyjść na modlitwę. Holofernes polecił więc straży przybocznej, aby jej nie przeszkadzano. A ona przebywała trzy dni w obozie, nocą zaś wychodziła do wąwozu koło Betuli i myła się w obrębie obozu przy źródle wody. Po powrocie zaś modliła się do Pana, Boga Izraela, aby pokierował jej drogą ku wywyższeniu synów swojego ludu. I wróciwszy oczyszczona, pozostawała w namiocie aż do chwili, kiedy jej wieczorem przynoszono jej własne pożywienie. Czwartego dnia Holofernes wydał ucztę jedynie dla swoich sług, a nie zaprosił do stołu nikogo z dowódców. Potem powiedział do Eunucha Bagoasa, zarządzającego wszystkimi jego majątnościami Idź i nakłoń tę kobietę hebrajską, która u ciebie przebywa, aby przyszła do nas i z nami jadła i piła. Naprawdę byłoby to hańbą dla nas, gdybyśmy taką kobietę puścili, nie obcując z nią. Jeśli jej bowiem nie zwabimy do siebie, będzie sobie z nas drwiła. Odszedł więc bagoas od Holofernesa, przyszedł do niej i rzekł: Piękna młoda kobieto, nie wahaj się stanąć przed moim panem. Będziesz uczczona w jego obecności i będziesz piła z nami rozweselające wino. I staniesz się w tym dniu jak jedna z córek synów Aszura, przebywających w domu Nabuchodonozora. A Judyta powiedziała mu na to, kimże ja jestem, abym się mogła sprzeciwiać memu panu? Wszystko, co będzie miłe w jego oczach, pośpiesznie uczynię, i będzie to dla mnie największą przyjemnością, aż do dnia mojej śmierci. I wstała, ubrała się w strój uroczysty z wszelkimi ozdobami kobiecymi. A jej niewolnica przyszła i rozłożyła przed nią na podłodze naprzeciw Holofernesa dywany, które dostała od Bagoasa do swego codziennego użytku, aby na nich odpoczywała i jadła. A Judyta weszła i zajęła swoje miejsce. I zachwycił się Holofernes w swoim sercu jej widokiem, a dusza doznała w nim gwałtownego wzruszenia. Zapragnął bardzo obcować z nią, ponieważ od dnia kiedy ją zobaczył, szukał sposobności, aby ją uwieść. I odezwał się do niej Holofernes. Pij teraz i wesel się razem z nami. A Judyta odpowiedziała mu: Piję więc, panie, albowiem nigdy od dnia mego urodzenia życie moje nie osiągnęło takiego szczytu jak dziś. I wzięła co jej przygotowała niewolnica i jadła oraz piła w jego obecności. A Holofernes zachwycał się nią i pił bardzo wiele wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził. Gdy nastała późna pora, jego słudzy śpieszyli się, aby odejść. Bagoas zamknął namiot od zewnątrz i oddzielił obecnych od swego pana, a oni odeszli na swoje posłania. Wszyscy bowiem byli zmęczeni, gdyż uczta trwała długo. W namiocie pozostała tylko sama Judyta i Holofernes leżący na swoim posłaniu. Upił się bowiem winem. A Judyta powiedziała swojej niewolnicy, aby stała na zewnątrz przy jej sypialni i pilnowała jej wyjścia tak, jak każdego dnia, powiedziała bowiem, że wyjdzie na modlitwę. Także Bagoasowi powiedziała to samo. I odeszli wszyscy sprzed oblicza holofernesa, a w sypialni nie pozostał nikt, od najmniejszego do największego. Wtedy Judyta przystąpiła do jego łoża i powiedziała w swym sercu: Panie, Boże wszechmogący! Spójrz łaskawie w tej godzinie na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem. Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia wrogów, którzy przeciwko nam powstali. I podeszła do słupa nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła jego mieczy ze słupa, a zbliżywszy się do łoża, chwyciła go za włosy i rzekła: Daj mi siłę w tym dniu, panie Boże Izraela. I uderzyła go dwukrotnie z całej siły w kark i odcięła mu głowę. Potem zsunęła jego ciało z posłania, zdjęła kotarę ze słupów namiotu i w chwilę później wyszła, podając swojej niewolnicy głowę Holofernesa. Ta zaś włożyła ją do swojej torby na żywność i wyszły razem, jak zazwyczaj, poza teren obozu na modlitwę. Przeszedłszy zaś przez obóz, okrążyły wąwóz górski, podeszły pod góry Betuli i tak doszły do jej bram. A Judyta już z daleka wołała do stróżujących przy bramach. Otwórzcie, otwórzcie bramę. Z nami jest Bóg, nasz Bóg, aby znowu okazać moc w Izraelu i potęgę przeciw wrogom, jak to i dziś uczynił. Gdy ludzie z jej miasta usłyszeli jej głos, śpieszyli się, aby zejść do bramy miasta, a także zawołali jego starszyznę. I zbiegli się wszyscy, od najmniejszego aż do największego. Ponieważ wydawało im się niedowiary, że wróciła. Otworzyli bramę i przyjęli je, a zapaliwszy ogień, aby było widno, otoczyli je kołem. A ona donośnym głosem odezwała się do nich: Wysławiajcie Boga, wysławiajcie! Wysławiajcie go, ponieważ nie cofnął miłosierdzia swego domowi Izraela, ale tej nocy moją ręką pokonał nieprzyjaciół. Potem wyjęła z torby głowę, pokazała ją i powiedziała do nich: Oto głowa Holofernesa, naczelnego wodza sił zbrojnych Aszura. A oto kotara, pod którą leżał pijany. Zabił go pan ręką kobiety. Na życie pana, który mnie strzegł na drodze, w którą się wybrałam. Uwiodło tamtego oblicze moje na jego zgubę, ale nie popełnił ze mną grzechu, aby mnie splugawić i hańbić. Zdumiał się bardzo cały naród, a upadłszy na ziemię, oddali pokłon Bogu zawołali jednogłośnie: Bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu. A Oziasz powiedział do niej: Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność w Bogu nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich, wspominając moc Boga. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. A cały naród odpowiedział: Niech tak będzie, niech tak będzie. W piątym rozdziale listu do Galatów święty Paweł nawołuje Galatów do trwania wolności, którą dał im Chrystus, i ostrzega przed ponownym poddaniem się jarzmowi prawa, podkreślając, że obrzezanie nie ma znaczenia, lecz jedynie wiara działająca przez miłość. Apostoł wymienia owoce ducha, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, a także uczynki ciała, których należy unikać. Zachęcając do życia i postępowania według ducha, aby nie spełniać porządliwości ciała. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: Jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, wypadliście z łaski. My zaś, z pomocą Ducha, dzięki wierze, wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie. Ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Biegliście tak wspaniale, kto wam przeciął drogę trwania przy prawdzie? Wpływ ten nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu zakwasza całe ciasto. Mam co do was ufność w panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża. Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, Baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.